Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj taki update mojego konta Idle Heroes. W zasadzie takie informacje, no bo ponieważ no, ostatnio nie mogę za bardzo nagrywać filmików, co już pewnie każdy zauważył. I co widzę ja po niestety oglądalności, no nie ma co się dziwić, no bo jednak no, po to ktoś przyszedł, jak nagrywałem z dźwiękiem, żeby słuchać tego dźwięku. No ale nie mogę, no jakby remont się przedłuża. Po drodze spadłem, połamałem sobie palca, no i w ogóle ciężko, no wiele rzeczy się działo, także no niestety, ale nagrywam z dźwiękiem, mam nadzieję, że naprawdę to szybko wróci wszystko do normalności i będę mógł nagrywać więcej filmików, ale dzisiaj tak jak mówię, pokażę co się dzieje, no grę ciężko jakby teraz, nawet nie pamiętam co się zmieniło w grze przez ostatnie czasy, żeby wam poopowiadać o tych zmianach. Mam nadzieję, że te wszystkie eventy, które no, minęły, które są, to no, daliście radę, dajecie radę. A no może dzisiaj coś tam właśnie, gdzieś mi uciekła ta ikonka, żebym powiedzieć, co tu jest. Dobra, także jeżeli chodzi o moje konto, duży wpływ na moją ogólną grę miał tutaj Seedland. Abyss. No i właśnie to jest to, co najbardziej polecam. Na drugim koncie nie mam Queen. W ogóle na drugim koncie tego nie widzieliście, ale ja tam robiłem chyba 3 zmiany Void postaci. Miałem Void Asmodela, ale potem zobaczyłem, że nie dam rady przejść Sealanda Light bez E5 dodatkowej, czyli cofnąłem Asmodela na zwykłego i miałem Wesę na chwilę, potem z powrotem cofnąłem na Asmodela, ponieważ myślałem, że z nim dam radę Sealand Light zrobić, ale nie dałem, no 22 tam tylko padł i to była słaba decyzja. Asmodel nie jest mi nigdzie potrzebny, ale chciałem mieć różne postacie Void, na tym koncie i na drugim inne, dlatego no coś takiego zrobiłem, no bo jednak no, nagrywam po to, żeby było jakieś różnorodność, chociaż no niestety nie mogłem, też nie pokazałem różnicy, ale ogólnie Asmodel jest ok, ale jest lepszy niż normalne postacie, ale jako Void każda inna ma chyba lepsze zastosowania. Dobra, co tu jeszcze ciekawego? Rhythm Gate sobie cały czas puszuje do przodu, 84. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem jak tam, czy jest ciężko, czy jest łatwo, bo przeważnie klikam Smash na takim mniej więcej ustawieniu, czyli najważniejsze to są te dwie postacie. Dodatkowo raz Rogan, który bufuje ich. Mam Tix, ponieważ no, Tix nadal zrobi jakąś robotę, chociaż cofnąłem mu Impirant i mam na tym koncie, ma akurat Pani Shera najwyższy ten. No i jako dwie dodatkowe postać nie mam za bardzo co dać. Myślę nad kolejnym Roganem, albo nie wiem, może jak ulepszę Drake'a albo Amon-Ra. Ale na ten moment tak wygląda drużyna, nie jestem z niej zadowolony aż tak, jakby te dwie Void postacie są najważniejsze, fajnie by było tu dodać kolejnego Rogana, żeby on robił robotę. Void Vortex, jak już mogliście widzieć, to już dosyć dawno udało mi się przejść aż do tego poziomu, gdzie tutaj już mam problemy, chociaż naprawdę przydałoby się go przejść, ponieważ nagrody, aj przesuńcie paseczku, nagrody od kolejnego jakby etapu są dużo, dużo lepsze i ważniejsze. Jakby ten Defier cały no daje Stellar Shardy i Crystal Transcendence, ale zobaczcie, na przykład Defier, a ten Valiant, no to jest bardzo mała, subtelna różnica. No zobaczcie, na szóstce dostajemy 20 i 34, tutaj dostajemy 16 i 28, no naprawdę mała różnica. Różnica tutaj jest, zobaczcie, Vanquisher a Defier, naprawdę dodatkowe tych 12 tysięcy toolboxów i Hard Rocka, którego jest najciężej zdobyć, no jest wymagane. Nie, niestety raczej do tego nie dojdę, bo tutaj mam naprawdę, ale to naprawdę ciężkie czasy, żeby to ruszyć do przodu. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co tu mógłbym w tej drużynie zmienić. Znaczy wiem, co bym mógł zmienić. Mógłbym zrobić trzecią Void postać, która by była Xia, i ona by tu robiła największą robotę, a w tym momencie jest ciężko i tego naprawdę raczej nawet nie mam co próbować. O, wygraliśmy. Znaczy, to jest sam początek, więc tutaj te walki, jak już widać, że jest skip, to kiedyś je wygrałem, więc to nie jest tak, że nie jestem w stanie tego w ogóle tutaj przejść, bo jestem. Kosztuje to dużo surowców i farta. Naprawdę, jak walczę tutaj i widzę Garudę, ona tak manczytuje te postacie, no i pewnie ona tu największe robi obrażenia. Także tak to wyglądało. Jeżeli wylosujemy sobie coś Rogana może. Ktoś
tam sobie szedł. O, prawie jak Rogan. Tak w ogóle to nagrywam w samochodzie pod Biedronką, także ciekawie. Ale może nikt nie pomyśli, że jestem jakiś głupi. Żartów troszeczkę mam, ale już powolutku cały czas tworzę jakieś postacie, no bo jednak musiałem sporo dla Abyssu ulepszyć postaci, co możecie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście wszystkie buildy moich postaci w jednym filmiku na Abyss. Tam jest od 25 kreska 1 do 4 każdy stage pokazany, każdy build jaki używałem. Co tutaj ciekawego jeszcze? Gate 3, no powoli zwierzątka się coraz bardziej rozszerzają, coraz więcej ich jest. Coraz bardziej się zastanawiam, jak są te eventy takie, gdzie to jest do kupowania, te co są dropione. Myślę, że te stare spawny to jest jednak dobra rzecz, bo ja na ten moment nie mam jak zdobyć w grze jako gracz free to play, tylko i wyłącznie stąd kupić. To jest jakby nie było stały bonus do wszystkich postaci, czy tam do części postaci. Także to jest dobra sprawa, ale ostatnio właśnie fajnie było, bo można było to kupić i mieć z tego dodatkowe rzeczy, dlatego jak macie te kryształki, walutę, trzymajcie ją w razie co, o tam tutaj na górze to dodatkowe, no a kiedy indziej. Tak, z tych eventów, co teraz się działo, to tak naprawdę aż tydzień taki w miarę nudny, następny tydzień też nie będzie jakiś szalony, Drake'a sobie za 8000 on będzie, no to za 8000 Drake plus te gildcoiny, plus coś, te glory relikty, myślę, że to jest na pewno rzecz do kupienia, bo Drake jest mega potrzebny, szczególnie z Xia na Void Vortex, PvP, ogólnie fajnie w grze funkcjonuje Xia z Drake'em, czy też na nowy Broken Space Drake też jest potrzebny. Ja nowy Broken Space sobie zesmaszowałem, próbowałem go nagrać, ale stwierdziłem, że to jest dosyć słaby materiał, bo szybko mi giną postacie, ale potem jak poglądałem po innych filmikach, po prostu tu zawsze giną łatwo postacie. Nie ma tak, że to jest bardzo łatwe. Tam pod jednym filmikiem odpisywałem komuś, jak to przejść. Generalnie najłatwiej to przejść po prostu używając postaci, które redukują atak, szczególnie na stage'u 8, redukcja ataku w pierwszych turach, jakiś active skill niech zrobią do redukcji obrażeń, to przeżyjemy resztę. Myślę, że tak pierwsza tura jest najgorsza, a potem jakoś to idzie przetrwać, no jak macie jakiegoś heala, jak nie, to ciężko. Ale stage 9 to już jest taka rzecz, że naprawdę ciężko przetrwać, choćby nie wiem co. Także to jest po prostu duży damage jak najszybciej. Można używać Heartwatcher, jakichś Tixów z Dalciumem, który ten boost troszeczkę ulepszy, ale generalnie to lepiej tyle. Co tu jeszcze? Nie, jakaś pani tutaj przechodzi, taka bezdomna. Mam nadzieję, że mi tutaj do samochodu pukać nie będzie. No nie, tak mi właśnie za chwilę będzie. Niestety pani, niestety, nie tym razem. Dobra, także taki malutki update, tak wygląda konto. Głównie się skupiłem na ulepszeniu Void postaci. Dwa pay to win artefakty główne na nich. Reszta, jeszcze nie wiem co robić, najchętniej to by mi się przydało więcej koron. Oraz Demon Belly. Także tyle. No i Ignis jest, bo jest, bo się czasem przydaje. To tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.